Debata jedynki. Dzień dobry. W piątek w Senacie został złożony projekt postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w dniach 10-11 listopada tego roku dotyczącego zmian w Konstytucji. A dziś Senacka Komisja Ustawodawcza nie zarekomendowała zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w Konstytucji. Senat ma zająć się tym wnioskiem jeszcze dzisiaj w debacie, ale teraz już zapraszamy do debaty w radiowej jedynce. Moimi gośćmi są Gabriela Lenartowicz, posłanka z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Krzysztof Mróz, senator z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. I Łukasz Rzepecki, poseł Kukiz 15. Dzień dobry. Najpierw pytanie do pana senatora. Senator Krzysztof Mróz z Prawa i Sprawiedliwości. Wrócił pan z posiedzenia klubu senatorów PiS-u właśnie. Czy już jest decyzja, w jaki sposób senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości, bo ich głosowanie, ich decyzja będzie kluczowa w tej sprawie, będą głosować? Jeszcze decyzji nie ma. Dzisiaj faktycznie było posiedzenie klubu. Gościem klubu parlamentarnego, senackiego klubu parlamentarnego był pan minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Przedstawił on w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy ideę referendum, omówił pytania, no i oczywiście apelował do senatorów o poparcie tego wniosku pana prezydenta o zarządzanie referendum. No później senatorowie zadawali pytania panu ministrowi. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, będzie drugie posiedzenie klubu po debacie, dlatego że senatorowie mieli bardzo dużo pytań do pana ministra i tak umówiliśmy się, że te pytania będą także zadawane na posiedzeniu plenarnym Senatu i po tej debacie zbierze się klub i podejmie decyzję. My bardzo szanujemy tę inicjatywę pana prezydenta Andrzeja Dudy, gdyż jesteśmy zwolennikami zmiany konstytucji. Natomiast no, są pewne rzeczy, które budzą wątpliwości. Tutaj najbardziej te wątpliwości budzi oczywiście termin referendum, dlatego że no, robienie referendum 10-11 listopada w dniu nie tylko święta narodowego, ale no, takiej okrągłej rocznicy, tak, uważamy, że no, to nie jest najlepszy pomysł. Mówimy o terminie. Kancelaria prezydenta i sam prezydent uważa, że to jest akurat właśnie odpowiedni moment. Rocznica, okrągła rocznica odzyskania niepodległości. Myślę, że każde wybory, każde referendum jednak w sposób naturalny dzieli. Natomiast my byśmy uważali, że akurat święto państwowe i w szczególności setna rocznica odzyskania niepodległości powinna przede wszystkim łączyć i nie chcielibyśmy, aby w tym dniu były jakieś podziały, a w sposób naturalny, bez żadnych tutaj złośliwości. No wiadomo, ludzie mają różne poglądy, tak, na różne sprawy i byłaby jakiś podział, jakaś dyskusja i uważamy, że ten termin jest troszeczkę nieszczęśliwy. Natomiast sama idea jest jak najbardziej dobra, słuszna, bo warto dyskutować o zmianie konstytucji. Tak czy inaczej, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wstrzymają się jeszcze z decyzją i poczekają na wynik dzisiejszej albo jutrzejszej, już nie wiadomo, kiedy to się myślę, że rozpocznie. Bardziej jutro, dlatego że dzisiaj zmieniliśmy harmonogram rozpatrywania poszczególnych punktów i zaczynamy od Sądu Najwyższego, znaczy zaczęliśmy, bo już ta debata trwa w tym momencie. Myślę, że ta debata, znając zaangażowanie senatorów Platformy, myślę, że potrwa do późnych godzin. No właśnie, a propos wieczornych, a boże i nocnych. Platformy Obywatelskiej, Bogdan Klich oświadczył, że klub Platformy będzie przeciwny inicjatywie referendalnej. No i zaskoczenia nie krył Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Powiedział, że to jest zaskakujące, niezrozumiałe, bo przypomina, iż ci sami senatorowie, między innymi senator Klich, byli za referendum w 2015 roku proponowanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. I tutaj już te słowa kieruję bezpośrednio do pani Gabrieli Lenartowicz, posłanki z Platformy. A ja nawiążę do słów pana senatora Mroza. Jutro wszystko zrobię, dziś odpocznę sobie. Taka była wyliczanka o leniuszkach z dzieciństwa, czyli to jutro pomyślę, co będzie. Taka jest dzisiejsza konkluzja z posiedzenia klubu PiS Senatu. I druga
kwestia, do której chciałabym się przychylić. Rzeczywiście referendum dzieli, każde referendum, nawet pomysł na referendum, jak widać, dzieli. Mamy do czynienia z klubem niezjednoczonej, ale rozproszonej prawicy coraz bardziej i to w taki sposób, że nie może jakby znaleźć ścieżki powrotu ku temu zjednoczeniu. Odpowiadając na pytanie pana redaktora o referendum i postawę Platformy. Dlaczego Platforma Obywatelska jest przeciwna? Przede wszystkim z dwóch względów. Przede wszystkim wątpliwości ogromne budzi sama formuła tak zwanego referendum konsultacyjnego, bo przypomnę, dlaczego nasze... tak zwanego referendum? Tak zwanego, bo nasza konstytucja przewiduje formułę, oczywiście zmiany konstytucji, całą procedurę i tam referendum ma zupełnie inny kształt, to jest już referendum zatwierdzające określony projekt. Druga kwestia, a tu mamy tak naprawdę nie, to jest taki wybieg nazywanie tego referendum konsultacyjnych. To jest tak w najlepszym razie badanie opinii publicznej, tylko czemu za te pieniądze, prawda? Jeśli prezydent chce zbadać opinię publiczną w Polsce, to przecież wystarczy zamówić takie badanie i w dużo niższym kosztem i bez generowania tego sporu, który jest wpisany w ideę referendum, o którym mówił pan senator, mógłby się dowiedzieć. Zwłaszcza, że mamy chociażby na liście tych pytań mamy i materię konstytucyjną i niekonstytucyjną. Można mieć ogromne, zresztą sami senatorowie PiS-u mają ogromne wątpliwości co do pytań tam zawartych i formuły ich zadawania. I trzecia kwestia, która jest podnoszona, a o którą jest pytanie tak naprawdę, bo zarówno pan senator przed chwilą, ale nie tylko, bo w zasadzie wszyscy politycy PiS-u mówią jako rzecz oczywistą, podobnie pan prezydent mówi o tym, że potrzebna jest, że wszyscy uważają i potrzebna jest zmiana konstytucji. A z drugiej strony w tym propozycji tej referendum dopiero się o to zadaje pytanie. A chciałabym powiedzieć, że wszyscy, i to konstytucjonaliści, historycy idei, ustroju podkreślają jedną rzecz, że konstytucję nową się tworzy bądź głęboko zmienia i to nie tylko dotyczy to naszej historii, naszego kraju, ale w ogóle w dwóch sytuacjach tak naprawdę. Pierwsza to jest poważna zmiana ustrojowa taka i takiego momentu w tej chwili nie mamy. To nie jest tak, że wkraczamy na przykład w inną zupełnie formułę ustrojową, chyba że takie są zamiary, ale tego momentu nie mamy w tej chwili. Albo jest tak zwany moment konstytucyjny, czyli jest pewien społeczna zgoda i konsens na sformułowanie na nowo podstaw funkcjonowania państwa. A warunkiem właśnie tej powszechnej zgody jest właśnie ta zgoda i ten spokój i taki spokój, który sprzyja rzeczywistej refleksji, rzeczywistej współpracy. I wtedy można zacząć debatę nad tym, czy w ogóle zmieniać konstytucję, w jakim kierunku ją zmieniać, a następnie przystąpić do procedury, którą w tej konstytucji mamy opisaną, czyli powołanie komisji konstytucyjnej, zasięganie opinii nie tylko publicznej, ale i ekspertów i doprowadzenie poprzez właśnie zgromadzenie parlamentarne do przyjęcia konstytucji. Z drugiej strony pan prezydent, skoro jest tak przekonany o potrzebie zmiany konstytucji, ma inicjatywę przecież w tym zakresie i taką propozycję, nie uciekając się do tak zwanych referendum konsultacyjnego, powinien Polakom przedłożyć. Jeśli nie, to wcześniej, tak jak wspomniałam, przeprowadzi badanie opinii publicznej, ale nie robić tego w formule wyborczej. I stąd ten sprzeciw. Łukasz Rzepecki, poseł Kukiz 15. Kukiz 15 jest za
referendum. Kukiz 15 był, jest i będzie zawsze za referendum, za tym, żeby obywatele wypowiedzieli. Ale słyszał pan przed chwilą argumenty pani poseł i pana senatora. Żeby obywatele wypowiedzieli się, jakiej konstytucji chcą, czy chcą zmiany konstytucji, czy chcą, żeby ta konstytucja, która w tej chwili obowiązuje, pozostała. My jako Kukiz 15 od początku mówiliśmy, że jesteśmy za tym, żeby to referendum było przeprowadzone. Niestety bardzo żałujemy, że nie mamy żadnego swojego przedstawiciela w Senacie, który byłby jedynym głosem rozsądku, bo na tą chwilę muszę to przyznać z przykrością, że nie rozumiem kolegów i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości, tutaj też pana senatora, bo ja pamiętam, kiedy jeszcze byłem w PiS-ie, w Prawie i Sprawiedliwości, to wielokrotnie Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że jeżeli będą jakiekolwiek wnioski mające na celu zmianę konstytucji, to będą zawsze głosowali za. Bo oczywiście pani poseł z Platformy Obywatelskiej, to się nie dziwię, bo Platforma generalnie jest tak dzisiaj rozbita, że tak naprawdę nie wie, czy wystawiają we Wrocławiu pana Ujazdowskiego, czy jednak nie wystawiają pana Ujazdowskiego. W referendum też w 2015 roku, kiedy już pan prezydent Komorowski topił się i rzucił sobie takie koło ratunkowe, to było rozpisane to referendum. Senatorowie głosowali za referendum. Wtedy nie było mowy o wyrzuceniu pieniędzy w błoto. Dzisiaj jest mowa o wyrzuceniu pieniędzy w błoto. Wtedy niecałe 8% Polaków. Bo wtedy jednak to był prezydent popierany przez Platformę, senatorowie byli z Platformy. Pośle, ale ja pani, żeby pani przedstawił argumenty swojego grupowania, a nie recenzował inne. Pani poseł, inne. Ja grzecznie słuchałem, jak pani mówiła i nie przeszkadzałem pani. To jest jedno. No, tak jak pani, dlatego, że tak pani poseł powiedziała, no, wtedy nie było tego klimatu, bo to było takie rzucenie koła ratunkowego, a może się uda, może zwerbuje, tak pan prezydent Komorowski myślał, zwerbuje ten elektorat Pawła Kukiza, Kukiz 15 i może na mnie zagłosują. No, nie zagłosowali. Zagłosowali w pierwszej turze na Pawła Kukiza, a w drugiej turze poparli pana prezydenta Andrzeja Dudę i to było widać po wynikach wyborów i też dzięki głosom Kukiz 15 pan prezydent Andrzej Duda został prezydentem. I dzisiaj mamy sytuację, że pan prezydent Andrzej Duda wsłuchuje się w głosy Polaków. Pan prezydent pokazał, że jest prezydentem wszystkich Polaków, nie tylko jednej opcji politycznej. Za to Kukiz 15 mu bardzo dziękuję. Ja osobiście bardzo szanuję pana prezydenta Andrzeja Dudę. Robi kawał dobrej pracy, także poprzez to, że pokazuje jasno i wyraźnie, że wsłuchuje się w głos Polek i Polaków, wsłuchuje się w głos także naszych obywateli, naszych wyborców, Kukiz 15, bo są wpisane również pytania, które my chcieliśmy, żeby zostały wpisane jak jednomandatowe okręgi wyborcze, jak system prezydencki, jak wiążące referendum, kiedy zostanie zebranych 1 000 000 podpisów i ten próg na poziomie 30% jest progiem realnym, ale także i te postulaty, z którymi ja szedłem do wyborów, czyli 500+, czyli także i sprawy związane z rolnictwem. Uważam, że te pytania jak najbardziej powinny zostać poparte przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości, bo dzisiaj senatorowie Prawa i Sprawiedliwości albo jutro, jeżeli odrzucą ten wniosek, to zaprzeczą swojemu własnemu programowi wyborczemu, bo no nie można mówić w kampanii jedno, a robić drugie. No i tutaj chciałbym zaapelować do pana, panie senatorze, o to, żeby pan przede wszystkim miał w podświadomości to, że został pan wybrany przez swoich wyborców w jednomandatowych okręgach wyborczych i to ci wyborcy będą na pana za rok oddawać głos, a nie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Zanim senator Krzysztof Mróz odpowie na to pytanie, pani poseł Lenartowicz. Właśnie usłyszeliśmy, że potwierdzenie, że prezydent Andrzej Duda jest prezydentem Kukiz 15. Nie jest prezydentem, powiedziałem, wszystkich Polaków. Bo myśmy go wybrali naszymi głosami, a nie jakby nie uzyskuje wystarczającego wsparcia ze strony PiS-u. Oprócz tego jest na pewno pana kandydatem. Rozumiem, że to była krótki komentarz do tego, co mówił pan poseł Rzepecki. Panie senatorze. Ja myślę, że wbrew nadziejom różnych polityków, nie wymieniając z nazwisk tych polityków, czy nawet ich opcji, na pewno ta kwestia referendum nie podzieli Prawa i Sprawiedliwości pana prezydenta Andrzeja Dudy. Nasz łączy cel wspólny, naprawa Rzeczypospolitej Polskiej. Chcemy dobrą zmianę wdrażać i niezależnie jaki będzie wynik jutrzejszego
głosowania. Myślę, że będziemy z panem prezydentem dalej dobrze współpracować. Panie senatorze, ale zacytuję słowa szefa Solidarności Piotra Dudy. To wielki krok w kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi o projekt pana prezydenta. Nie wyobrażam sobie, żeby Senat zablokował tę inicjatywę. Byłoby to zaprzeczenie demokracji w naszym kraju i krok do tyłu na drodze do społeczeństwa obywatelskiego. Nie może być tak, że politycy uważają, że my jako suweren jesteśmy tylko od tego, by raz na 4 lata głosować na parlamentarzystów. Rozumiem, że po jutrzejszej, dzisiejszej albo jutrzejszej decyzji na nie, jeżeli taka oczywiście będzie, Prawo i Sprawiedliwość może spotkać się z negatywnym przyjęciem chociażby części swoich zwolenników. Czy bierzecie to również pod uwagę? Panie redaktorze, każda decyzja ma swoje plusy i ma swoje minusy i trzeba to brać pod uwagę. Natomiast ja myślę, że niezależnie jaka ta decyzja ostatecznie będzie, bo naprawdę się bardzo poważnie zastanawiamy nad tą decyzją. Daliśmy sobie jeszcze troszeczkę czasu. Zobaczymy, jakie będą głosy w dyskusji. To jest bardzo poważna kwestia. To, co nas łączy z panem prezydentem Andrzejem Dudą, mówię nas jako Prawo i Sprawiedliwość, to, że my chcemy dotrzymywać obietnic, tak? Tutaj pani poseł powiedziała o referendum, że ktoś powinien przedstawić projekt konstytucji i społeczeństwo... Nie ktoś, my to mamy w konstytucji zapisane. To różne podmioty, które mogą ten projekt konstytucji przedstawić. Ale ja mówiłam tylko o procedurze, która jest zapisana w konstytucji, pani senatorze. Ona jest expressis verbis rozpisana na poszczególne punkty, a nie, że ktoś tam może sobie... Ale pani poseł, no i przedstawia, szacunek dla konstytucji, i przedstawia organ uprawniony ten projekt konstytucji i społeczeństwo może tylko przyjąć i odrzucić. Natomiast pan prezydent, zanim przedstawiłby projekt konstytucji, chciał zapytać się społeczeństwo, w jakim kierunku te prace konstytucyjne powinny iść. Myśmy jak szli w 2015 roku do wyborów, to nie, że pan prezes Kaczyński napisał program Prawa i Sprawiedliwości, tylko najpierw pan prezes Kaczyński zjechał Polskę wzdłuż i wszerz, od morza do gór, odbył setki spotkania i efektem tych spotkań był program Prawa i Sprawiedliwości. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prezydent Duda zrobił tak samo. I pan prezydent z tego co wiem... jeździć po Polsce i rozmawiać z Polakami. Stąd to referendum. No, ale to jest referendum, mówiąc. Ale pani poseł, przepraszam panie senatorze, że wszedłem w panu głos, jedno zdanie. Właśnie to jest clue, że to jest referendum konsultacyjne. Tutaj pan prezydent Andrzej Duda konsultuje się niejako z obywatelami, wytyczając te pytania, bo to są pytania przede wszystkim napisane, które pan prezydent Andrzej Duda przedłożył przez obywateli, bo tam jest ten clue od lewa, można powiedzieć, do prawa. Także o obniżenie wieku emerytalnego. No wszyscy pamiętamy, kiedy to Platforma Obywatelska z premierem Donaldem Tuskiem podwyższała wiek emerytalny, kiedy Solidarność, Solidarność 80, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, także i moja skromna osoba, walczyliśmy o to w Sejmie i kiedy, nie byłem jeszcze posłem, ale byłem pracownikiem biura poselskiego, kiedy sam zbierałem podpisy za tym, żeby przywrócić wiek emerytalny. I także ja osobiście głosowałem za tym, żeby ten wiek emerytalny został obniżony, ale no to Platforma Obywatelska tylko i wyłącznie przez 8 lat fundowała nam, Polakom, pracę do śmierci. No nie tędy droga, pani poseł. Panie pośle, ale Marek Suski dzisiaj w Sygnałach Dnia mówi, pytanie o zmianę konstytucji, gdy nie ma potrzebnej do tego większości, jest ekstrawaganckie. Czy stać nas na tego rodzaju ekstrawagancje w takim razie? Myślę, że jest dużo sprzeczności w tych pytaniach. Ja pomijam kwestię, co będzie, jeśli nie będzie poważnej frekwencji, czyli świadczącej o powadze materii, to po pierwsze. Po drugie, jeśli Polacy zagłosują i powiedzą, że nie chcą zmiany konstytucji, ale chcą w tejże konstytucji utrwalenia programu 500+ i obniżenia wieku emerytalnego, czyli będziemy mieli sprzeczność. Niech się wypowiedzą, mają do tego prawo. Chcemy, o tego nikt nie kwestionuje. Tylko po co to nazywać referendum konsultacyjnym w sprawie konstytucji? W sprawie 500+ Polacy się mogą wypowiadać, wypowiedzieli poniekąd w wyborach także. Także
tu możemy mieć w efekcie potworek, który będzie tak pełny sprzeczności, że nie będzie można żadnych konstruktywnych wniosków z tego wyciągnąć. Pomijam już kompromitację, bo ja myślę, że głównym powodem dyferencji między PiS-em a Kancelarią Prezydenta, samym prezydentem, jest obawa o kompromitację, że Polacy nie zechcą w ogóle bawić się w tak zwane referendum konsultacyjne, które ani nie jest wiążące, ani niewiele z niego wynika, choćby dlatego, że pytania są źle skonstruowane i niespójne z sobą. Myślę, że takiej kompromitacji boi się także PiS, a jednocześnie pan prezydent walczy za wzięcie o swoją pozycję. Pozycję taką tak naprawdę nie tyle konsultacyjną, co negocjacyjną o możliwość wystartowania poparcia PiS-u w reelekcji i generalnie pozycję na arenie politycznej kraju. Panie senatorze, czy rzeczywiście... Ja tylko mogę się odnieść do tych słów. Po pierwsze, pan prezydent... No właśnie chciałem pana o to prosić. Andrzej Duda nie musi walczyć o swoją pozycję, bo jest pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie, pan prezes Kaczyński już wstępnie zadeklarował, że pan Andrzej Duda może liczyć w roku 2020 na poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście zaznaczył z pewnym ale, tak, dlatego, że mówimy o roku 2020, ale wskazał właśnie Andrzeja Dudę jako naszego najpoważniejszego kandydata, mówię naszego, czyli środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast... Tak samo jak pani premier Szydło była fetowana tuż przed swoją dymisją. Natomiast ja się tylko zgodzę w jednej sprawie z panią poseł. My faktycznie się obawiamy się o frekwencję tego referendum i tutaj nie ma co ukrywać. Uważamy, że 11 listopada to nie jest termin dobry na referendum i to nie będzie termin, który będzie sprzyjał frekwencji. Tutaj faktycznie takie obawy w naszym środowisku Prawa i Sprawiedliwości są, że być może ta frekwencja będzie niska, co będzie szkodziło i idei referendum, i panu prezydentowi, i tym pytaniom, Jezus, które są ale istotne. Ale czemu pan tak sądzi, panie senatorze, że będzie niska frekwencja? Ma pan jakieś wyliczenia, dlaczego tak pan uważa i odgórnie zakłada, że będzie niska frekwencja? A może będzie wysoka? Dlatego, że Polacy właśnie w tym wyjątkowym dniu będą chcieli pójść do referendum i wypowiedzieć się, bo tak naprawdę na chwilę obecną to tylko co 4 lata przy urnie wyborczej mają możliwość wypowiedzenia się, czy chcą głosować na tego, czy na innego, kandydata. A oprócz tego no nie mają żadnej innej możliwości, żeby czy odwołać posła, czy odwołać senatora, jeżeli sprzeniewierzy się swoim wartościom i ideałom. I to jest clue tego referendum. I my jednoznacznie mówimy, że władza powinna przede wszystkim słuchać swoich wyborców i słuchać obywateli. I właśnie jutro, albo dzisiaj, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej pokażą, czy słuchają suwerena, czy mają swoje własne najważniejsze zdanie, z którymi tylko i wyłącznie się liczą, a obywateli mają daleko, daleko w tyle. Ja odpowiem panu posłowi Rzepeckiemu, skąd takie obawy. No choćby z tego, że czekają nas wcześniej wybory samorządowe. Jeżeli... A skąd pan wie, kiedy będą wybory samorządowe? Bo ja na przykład nie wiem. No, terminu panie, nie jest ogłoszone. Ale wiadomo, jak kiedy jak będzie, kadencja jest panie, tylko przedział terminowy, panie pośle. A jak będzie 28 na przykład października pierwsza tura, a druga tura będzie akurat na 11 listopada, co wtedy? Ale panie pośle, pan chyba powinien to wiedzieć. Wtedy będą mogli Polacy iść do... Państwowa Komisja Wyborcza powiedziała, że łączenie tych dwóch elementów będzie niesamowicie, tych dwóch referendum i ewentualnej wybory w drugiej turze, będzie bardzo trudne. I proszę też pamiętać, że druga tura no, tylko jest w tych gminach, tak? To już nie ma jej do sejmików, nie ma jej do powiatów, tak? Tylko w tych gminach, gdzie nie zostanie wybrany wójt, burmistrz, prezydent w pierwszej turze. Więc my się obawiamy, że jeżeli Polacy pójdą do wyborów samorządowych, później pójdą w każdej gminie będzie druga tura? No nie będzie w każdej gminie. No to jest jeszcze inny reżim wyborczy, zupełnie według innych reguł, panie pośle. Troszkę trzeba poczytać. No pani poseł, z tym terminem to akurat to jest tylko... To jest tylko taki zastępczy temat, że wszystko jest okej, no i nie wiedzą, czego tutaj się złapać, no to się łapią terminu. No, środki finansowe też by się znalazły na to. Ale my nie podnosimy kwestii finansowych. No, też były w pewnym momencie podnoszone, że kwestie finansowe, że będzie to tyle kosztować, ani a jeszcze chciałbym, bo nasza debata za chwilę się zakończy, za 3 minuty, chciałbym się jeszcze zapytać o
Chciałbym poprosić Państwa o odniesienie się do tych pytań, które zostały zawarte w propozycji złożonej przez Pana Prezydenta. Bo tutaj są i kwestie zasadnicze, i również szczegółowe, chociażby już wspomniany 500+, ale do tych zasadniczych na przykład, jaki powinien być model sprawowania władzy w Polsce? To są pytania bardzo dobre, te zasadnicze, bo od wielu lat, od początku lat 90. polska klasa polityczna, niezależnie kto rządził, czy SLD, czy AWS, czy Platforma, PiS, no zawsze wszyscy zastanawiali się, czy mamy mieć ustrój prezydencki, czy mamy mieć ustrój parlamentarno-gabinetowy, tak? I kto powinien wybierać na przykład prezydenta. Tak, i jak powinien być wybierany prezydent, tak? Czy w wyborach bezpośrednich, czy przez Zgromadzenie Narodowe, jakie ma mieć kompetencje. I to są, moim zdaniem, to jest pytanie na materię konstytucyjną jak najbardziej. Tym bardziej, że klasa polityczna bardzo różni się w tym ujęciu. Są takie partie polityczne, tacy politycy nawet, którzy optują za jednym takim, powiedzmy, modelem francuskim, tak? Z silną władzą prezydencką. Są tacy, którzy bardziej na ten model kanclerski, tak? Gabinetowy. Zresztą nie tylko w Niemczech, ale także on w Austrii funkcjonuje, czy w Wielkiej Brytanii. I myślę, że takie pytanie, jakby Polacy odpowiedzieli, komu chcą tą pełnię władzy powierzyć, czy premierowi, czy prezydentowi, to jest bardzo dobre pytanie. Wiele tam jest takich pytań, nam się te pytania zasadniczo podobają. Może trochę, jakby miał do czegoś mieć do pytań zastrzeżeń, że ich troszkę jest za dużo, tak? Bo choćby nawet taki praktyczny... No 10 pytań. Praktyczny problem będzie z kartą do głosowania, gdyż zgodnie z przepisami nie może być to książeczki, musi to być na jednej karcie, więc ta karta by musiała być bardzo duża, tak się wyrażę, ale myślę, że tak, gdyby tych pytań było z 5, ze 6, to też byłoby lepiej. Ja podzielam opinię potrzeby debaty, jeśli będzie taki moment konstytucyjny, jak już powiedziałem wcześniej, o tym, jaki model państwa ustrojowy chcielibyśmy mieć, ale nie sądzę, by była to materia na referendum. Przecież mamy tyle odcieni systemów prezydenckich, kanclerskich, parlamentarno-gabinetowych. Przecież nie ma jednego modelu, żeby móc powiedzieć zero-jedynkowo. To jest kwestia, w jakim kształcie sobie to wyobrażamy. Ale gdyby rozejrzeć się po świecie i po historii, to mamy jedną odpowiedź. To od klasy politycznej, kultury politycznej, tradycji zależy, jak te modele funkcjonują naprawdę, a nie od deklaracji. Polacy sobie doskonale poradzą z kartą do głosowania, jeżeli tylko senatorowie Prawa i Sprawiedliwości i Platformy dadzą szansę. Jestem o tym przekonany. I my jako Kukiz 15 jeszcze raz apelujemy i żałujemy, że nie mamy tam naszego przedstawiciela, do koleżanek i kolegów z PO-PiS-u. Nie lękajcie się, nie bójcie. Dajcie władzę obywatelom. Zagłosujcie za referendum, bo to są bardzo dobre, celne pytania pana prezydenta Andrzeja Dudy. Decyzja senatorów dzisiaj albo jutro. Dziękuję bardzo. Gabriela Lenartowicz, posłanka z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Krzysztof Mróz, senator z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. I Łukasz Rzepecki, poseł Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Była to audycja Debata Jedynki.